Uczciwie państwo nad takimi problemami się zastanawia, nie pozostawia ich od tak sobie. Pamiętajmy także o zjawisku płatnych studiów na uczelniach państwowych. Czyli krótko mówiąc, jest tu mnóstwo spraw, które musimy rozwiązać i w moim przekonaniu można je rozwiązać, ale pod jednym warunkiem. No koniec wojny polsko-polskiej. W Polsce, nie będę już w tej chwili się zajmował tym, kto to wprowadził, zaczęto stosować w pewnym momencie metodę, która jest wzięta nie z mechanizmów politycznych, nie ze sfery życia publicznego, tylko z mechanizmów reklamowych. To znaczy spróbowano podzielić scenę wedle zasady, jedni są trendy, kulczy, jak to tam nazwać, a inni są, no używano słowa potocznego, młodzieżowego, obciach. I ten podział, no poprzez bardzo silne mechanizmy propagandowe został wprowadzony, tylko on tak bardzo dezawuował jedną część sceny politycznej, że praktycznie dyskusja przestała być możliwa, tym bardziej, że w to wpisywała się zasada odmawiania tej stronie sceny jakichkolwiek praw. Znaczy cokolwiek nie powiedziała, to było niemerytoryczne, niemożliwe do dyskutowania. No tak, proszę państwa, oczywiście dalej w Polsce być nie może. Ja liczę na to, że to się zmieni, bo jeżeli to się nie zmieni, to rzeczywiście my będziemy mieli ogromne trudności z wykorzystywaniem różnego rodzaju możliwości. No i proszę państwa, jednej rzeczy nie przełamiemy. To jest rzecz do przełamania, czy zjawisko do przełamania trudne wszędzie. To jest tej biurokracji, o której tutaj też wspominano. Są znaczne środki, w tym te środki europejskie. Rzeczywiście dotarcie do nich jest niekiedy drogą krzyżową. No, tak być nie może, ale żeby tak nie było, to trzeba w sposób zdecydowany, dzisiaj się mówi asertywny, słowo z logiki przeniesione, ale dzisiaj już używane dosyć powszechnie, zabiegać o to w Unii Europejskiej, ale o to muszą zabiegać wszyscy. To znaczy nasi partnerzy w Unii nie mogą mieć żadnej wątpliwości, że w tej sprawie nie ma żadnych różnic ani między prezydentem i premierem, ani między rządem a opozycją. Tak jak było wtedy, kiedyśmy zabiegali o przyjęcie do NATO czy do Unii Europejskiej. Bo to są sprawy naprawdę niesłychanie wręcz ważne. Ja mam nadzieję tego rodzaju zgodę uzyskać i będę w tym kierunku szedł. Stąd wstecz patrzę już tylko okiem człowieka zainteresowanego historią, no każdy ma prawo, ja zawsze historią się interesowałem, no i człowieka, który kawałki tej historii zna z własnego doświadczenia, natomiast chcę patrzeć w przód i chcę doprowadzić do takiego stanu, w którym będziemy mogli wyliczyć te 6, 8 czy 10 problemów najważniejszych i wokół tych problemów uzyskać jakąś przynajmniej częściową zgodę. No i wśród tych problemów jest także Śląsk. To znaczy Śląsk jako można powiedzieć innego typu, bo regionalny, a nie odnoszący się do jakiegoś problemu, który dotyczy całej Polski, problem społeczny, bo uważam, że w dalszym ciągu problem Śląska nie jest jeszcze rozwiązany. Nie jest rozwiązany w sensie wykorzystania potencjału i w sensie odpowiedzi na pytanie, co dalej robić z tradycyjnymi działami przemysłu. Ja jestem głęboko przekonany, że one powinny dalej istnieć. Oczywiście powinny być unowocześniane, ale powinny dalej istnieć. No, co robić z tradycyjną kulturą śląską, która w moim przekonaniu jest wielkim zasobem, który należy podtrzymać. I wreszcie, co robić z tym wszystkim, co większość zgromadzonych tutaj reprezentuje, czyli z tym zasobem, który jest zgromadzony w ludzkich głowach i który naprawdę mógłby pracować dla Śląska lepiej, a nie pracuje lepiej nie dlatego, że nie ma dobrej woli poszczególnych intelektualistów, poszczególnych pracowników akademickich, tylko dlatego, że nie ma odpowiednich ku temu warunków. No i wreszcie ostatnia sprawa, o której wspomniał pan profesor, mianowicie sprawa awansu. No ja się z panem całkowicie zgadzam. Rzeczywiście młody, stosunkowo młody człowiek robi doktorat. Na ogół, chociaż dzisiaj to jest później niż kiedyś wszystko, ale mimo wszystko ma już rodzinę i ma takie zarobki, które no, domagają się od niego pracy nie w dwóch, jak pan profesor był łaskaw powiedzieć, a w trzech albo i w czterech miejscach. No to skądinąd i też pan profesor to wie, dotyczy i bardzo wielu profesorów, bo pensja profesorska no, też jest nie najwyższa. Ja pytałem nie tak dawno profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, ile mają, tak
na rękę, no nie będę wymieniał tych sum, ale to naprawdę nie jest dużo. Krótko mówiąc, no to jest sprawa po prostu większej ilości pieniędzy. Musimy się zastanowić nad rolą polskiego pieniądza, tego pieniądza, który jest w sferze publicznej. To jest łącznie mniej więcej w tej chwili około 700 miliardów złotych. Oczywiście ja mówię o budżecie, mówię o funduszach ubezpieczeniowych, funduszu zdrowia, funduszach własnych, samorządowych, no i innych mniejszych, tak, jeżeli to wszystko razem połączyć. To jest suma już znaczna. No, trzeba się zastanowić, powtarzam, jakby jeszcze raz się zastanowić, w jaki sposób ją wykorzystywać i co czynić, żeby ona była w ramach ekonomicznej racjonalności coraz większa. Dziękuję bardzo.